Najważniejsze w kraju trofeum za produkt spożywczy zdobyła suwalska mleczarnia Sudowia. To złoty medal międzynarodowych targów spożywczo-rolniczych Polagra Food w Poznaniu. Zdobyte niedawno trofeum zajęło właśnie swoje miejsce w bogatej galerii pucharów i nagród, które Sudowia zgromadziła na przestrzeni wielu lat. Złoty medal to nagroda za ser suwalski, jeden z produktów mleczarni, mówi Bożena Dobrzeń, prezes zarządu mleczarni Sudowia. Na międzynarodowych targach Polagra Food w Poznaniu. Wystawców było z branży rolno-spożywczej około 1000, natomiast nagród około 20. I to były wszystkie nagrody tej samej rangi, tej samej kategorii. Był to tak zwany złoty medal. Uzyskaliśmy złoty medal, a więc najwyższe wyróżnienie za ser suwalski. Warto podkreślić, że wybór produktu poprzedziły specjalistyczne badania jury, które bardzo dokładnie sprawdzały jakość sera. Do sądu konkursowego, który funkcjonuje przy targach poznańskich i na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są dokonywane bardzo szczegółowe analizy w ciągu 2 tygodni. Analizy fizykochemiczne, mikrobiologiczne. Oczywiście brana pod uwagę jest tutaj też i struktura, konsystencja sera, ale również też opakowanie. Medal to nie tylko splendory i gratulacje. Dobrzyń zapewnia, że nagroda przekłada się na zainteresowanie kontrahentów w Polsce i za granicą. Mleczarnia już od dawna eksportuje ser nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale także do USA. Zamówień jest tak dużo, że Sudowia posiłkuje się mlekiem z Litwy i Niemiec. Powiedziałabym z jednej strony, gdyby ktoś z boku obserwował, że bardzo łatwo nam się sprzedaje, bo u nas ledwo zdąży dojrzeć ser i już wszystko wyjeżdża na eksport lub tutaj do naszych polskich odbiorców. I tutaj podziękowanie bardzo głęboko powinnam skierować w kierunku naszych dostawców, bo tutaj wypracowana jeszcze, oprócz walorów naszych tutaj geograficznych, przyrodniczych, to są potrzebne jeszcze praca jest producenta mleka, więc dostawcy mleka. No i plus załoga i plus oczywiście park maszynowy, który możemy się chwalić i chwaliliśmy się zdecydowanie wcześniej.